Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym daily vlogu. Powiem wam, że jest przepiękna pogoda, ja mam wolne, więc to jest idealny dzień, żeby nagrać dla was daily vloga. Także jestem i nagrywam, a tak naprawdę to jesteśmy, bo jest ze mną mała księżniczka, która teraz czyta książkę. Wiktoria, przywitaj się. Przywitaj się. Pięknie, super. Więc my się zbieramy i idziemy na spacer, ale zanim pójdziemy, pokażę wam fajną paczkę, która ostatnio do mnie przyszła. Jeśli chodzi o paczkę, o której wam mówiłam, to zamówiłam chrupiące owoce z Mixit i były jeszcze truskawka z bananem, ale już je zjadłam, nie mogłam się powstrzymać. Mamy tutaj cztery rodzaje: brzoskwinia, czereśnia, mieszanka leśna, truskawka i mango. I do tego właśnie była truskawka z bananem. I na stronie Mixit możecie sobie sami komponować mieszankę właśnie musli, jakichś płatków, ewentualnie kupić już gotowe. Albo właśnie kupić batoniki, owoce. Także mam dla was rabat teraz na pierwsze zakupy w Mixit na hasło LIO owoce. Jeszcze dodam wam, że kod jest ważny do ostatniego listopada. Słuchajcie, ja owoce jem tak, że jem je do płatków. Tutaj akurat mam jogurt z płatkami takimi zwykłymi, kukurydzianymi. I do tego dosypuję na przykład owoce. I powiem wam, że to smakuje przepysznie. Ja dzisiaj stawiam na mieszankę owoców leśnych. Także dosypuję. Zobaczcie, jak to super wygląda. Zabieram się za zjedzenie mojego śniadanka. Oczywiście muszę się podzielić z Wiktorią, bo ona jak zobaczy, że jem, to również zaraz krzyczy, że chce M. I za chwilę idziemy. Everybody got their own shit to say. Everybody got their opinion, yeah. Save it for the morning after. Like a going down, like a fighting night. My już wracamy do domu. Tak naprawdę jesteśmy już praktycznie pod domem. Powiem wam, że aż się nie chce wracać, ale za chwilę wybije ta godzina, kiedy Wiktoria idzie na drzemkę, a jeszcze muszę dać jej coś do jedzenia. Więc no pora już po prostu wrócić. Myślę, że jak Wiki wstanie z drzemki, to może jeszcze się przejdziemy. Kto przyszedł cię przywitać? Baksio! Co? Co? Maluszku, ja nic dla ciebie nie mam. Nic ci nie kupiłam. Było na spacerku? Fajnie? Jest Baksio, tak? Jest Bugs? Idziemy już do domku, Wika? Gdzie idziemy? Tam. Tam, a gdzie jest tam? Gdzie idziemy? Tam, w ścianę chcesz iść? Tam jest ściana. Tam jest domek. Tam jest domek. Idziemy. Mami przed chwileczką dosłownie zasnęła, więc mam chwilę, żeby z wami porozmawiać. I dobrze się składa, bo przyszła do mnie paczuszka z Ali i wiem, co to jest, więc otwieramy i będziemy testować. I zamówiłam coś tylko praktycznie na przetestowanie. Nie wiem, czy będę tego używała. Jest to taka zwykła, przezroczysta szmineczka, która ma podbijać barwę naszych ust i ją uwydatniać. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Powiem wam, że ona była tania. A zawsze byłam ciekawa tych szminek, więc teraz przetestujemy i zobaczymy, czy ona w ogóle działa. Nie mam lusterka, ale tutaj zerknę sobie w podgląd po prostu. Także malujemy na razie może dolną wargę i zobaczymy, czy w ogóle działa. Powiem wam, że jeśli chodzi o jej smak, zapach, to są takie tanie pomadeczki, pachnie jak taka tania pomadka, były takie, jak ja byłam mała, takie malutkie, to ona właśnie tak pachnie. Ale słuchajcie, działa. Jak widzicie, tutaj jest przezroczysta, a tutaj, jak się nią pomalowałam, mam różowe usta i to naprawdę fajny róż. Taki, no powiem wam, że jestem w szoku, bo nie spodziewałam się, że ta szminka zadziała, a tu jednak mały psikus. Co prawda w ogóle ten kolor nie pasuje mi do koszuli dzisiaj, ale ogólnie powiem wam, że mi się podoba, więc fajnie będzie ją mieć w pracy, w kieszonce i jak będę miała spierzchnięte usta albo po prostu będę chciała się szybko pomalować, to pomaluję się nią, a będę miała
delikatny kolor. Naszła mi ogromna ochota na pierogi z jagodami, także teraz zabieram się i robię. Moi drodzy, jak widzicie, jestem w samochodzie, a jadę teraz do Kauflandu zrobić małe zakupy. Potrzebuję kilku rzeczy na obiad. Muszę zrobić zakupy takie dosłownie mini mojej mamie, bo mnie prosiła, więc tak naprawdę jadę i wracam. Ale stwierdziłam, że biorę aparat, może coś tam wam ponagrywam, więc jedziecie ze mną. Okej, jestem, więc wysiadam i idę po zakupy. No właśnie ze sklepu i zrobiłam zakupy. Powiem wam, że nie było fajnego kalafiora, takiego świeżego. Był brokuł bardzo ładny, ale stwierdziłam, że wezmę mieszankę. I tu jest brokuł, kalafior i marchewka. Wzięłam pestki słonecznika. Wzięłam dla mamy galaretkę. Wzięłam również jedną rzecz do kalendarza, która chyba kosztowała więcej niż wszystkie dotychczasowe zakupy. Więc mam ograniczony budżet, ale dam radę. Także zakupy zrobione, jadę do domu. Wyszliśmy właśnie na drugi spacerek z Wiktorią. I tak jak widzicie, tam daleko jest Daniel z Lilą. Pogoda w dalszym ciągu jest bardzo ładna, pomimo tego, że już jest dość późno, to jest naprawdę ciepło. No proszę, już Lilka zobaczyła jakiegoś pieska. Lila! Lila! Cześć! Daniel poszedł odprowadzić Lilkę. Zaraz przyjdzie i jeszcze idziemy na spacer. Powiem wam, że jest 16, już się robi ciemno. Idziemy dalej na spacerek? Tak. Kochani, ja już się umyłam, przebrałam, jestem już gotowa tak naprawdę do spania. I siedziałam przed chwilą przy kalendarzu adwentowym, żeby zobaczyć, ile mam rzeczy, co mi jeszcze brakuje, na ile mogę sobie pozwolić. No i tak jak wam mówiłam, dzisiaj kupiłam najdroższą rzecz do kalendarza adwentowego za 17,90, a nasz limit na cały kalendarz to 100 zł, także no to jest dość sporo. I podkusiło mnie, żeby zajrzeć do tego i słuchajcie, dobrze, że zajrzałam, bo się okazało, że ktoś w sklepie po prostu wkładał tu paluchy i to jest otwarte. Gdybym ja to wysłała do Ady i to by było otwarte i to chyba mi się spaliła ze wstydu, wiecie? Dobrze, że po prostu coś mi podkusiło. Szkoda, że nie zrobiłam tego w sklepie, ale powiem wam szczerze, że nie sądziłam, że ktoś może być na tyle bezczelny, żeby otworzyć coś i włożyć tam paluchę i zostawić to na półce. No po prostu nie. Nie robimy tak. No ale trudno, już za późno kupiłam to, więc zostawię to sobie. A za ten produkt... No kupię coś za tą kwotę, po prostu coś innego. No i tak, tyle chciałam wam powiedzieć. Tymczasem żegnam się z wami, idę spać, bo jutro mam na 8 do pracy. Widzimy się niebawem. Pa, pa!